Dzięki za to, co zrobiłeś dla Reverte. Zrobiłem to dla ciebie. Jest twoim ojcem. Na pewno ci na nim zależy. To prawda. Dziękuję. Muszę lecieć. Czeka mnie zmarnowana godzina. Co? Gandia wyznaczył mi najgorszą karę w życiu. Muszę spędzać z Almą godzinę dziennie. Liczę, że w ten sposób jej wybaczę. Naprawdę jesteś na nią taka wściekła? Okłamywałam. Niełatwo to przełknąć. Pomyślałaś, jak było jej ciężko samotnie cię wychowywać? Moja mama też była dla mnie ojcem i matką jednocześnie. Też popełniała błędy. Ale wiem, jak się dla mnie poświęcała. Co takiego zrobiła? Przeciwstawiła się ojcu. Chciał, żeby usunęła ciążę. Nie zgodziła się. Jaka była twoja mama? Piénsalo, mira. Las mamás. One czasem się mylą, ale z drugiej strony zawsze możemy na nie liczyć. W każdej sytuacji. Jeśli chodzi o błędy i pomyłki, to Alma jest w tym mistrzynią. Ale nie potrafię. Nie umiem jej wybaczyć. Tam byli dziennikarze, a ja jestem osobą publiczną. Wyszedłem na tyrana. Bracamontes, zostaw nas. Na pewno zrobił to nieumyślnie. Twój syn jest bardzo konfliktowy. Dawniej tak nie uważałeś, bo nie znałem go zbyt dobrze. Wybacz, ale coś z nim nie tak. Niczego mu nie brakuje. Nie podnoś głosu. Próbuję pomóc. Mój syn jest wspaniałym chłopcem. Czasem nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. Wychował się bez ojca. Liczyłam, że ty zajmiesz jego miejsce. Javi bardzo cię kocha. Żaden Javi. Ma na imię Javier. Javier cię kocha. Czasem mam wrażenie, że mnie nienawidzi. Jesteś taki sam, jak mój były mąż. Nic was nie obchodzi, mój synek. Mój synek, mój malutki. Jesteś nadopiekuńcza. Javier to już duży facet. Skończmy te kłótnie. Spóźniłaś się, ale najważniejsze, że przyszłaś. Cieszysz się, że Martin został w szkole? Bustamante poszedł po rozum do głowy i go nie zwolnił. Powinnaś zadbać o włosy. Widać odrosty, nieładnie to wygląda.
Mogę cię umówić ze swoim stylistą. Ale jeśli wolisz, sama je sobie ufarbuj. Rób co chcesz. W końcu zmyje ci się kolor i znowu będą ciemne. Jak wolisz. Niech ci będzie. Nie zmuszę cię do mówienia. Przez godzinę posiedzimy sobie w milczeniu. Diego, me gusta mi tierra. To chyba koniec mojego związku z Inés. No da para más. ¿Y eso por qué? Dlaczego? No sé, son muchas peleas. Kłócimy się. Problemas. Mamy kłopoty. Pienso que vamos a tener. Chyba musimy się rozstać. Bueno, el problema es Inés. Problemem jest Inés? O hay algún otro problema. Czy ktoś inny? Sí, sí, hay algo como. Tak. Te habrás dado cuenta que no. Nie potrafię dogadać się z jej synem. Javim. Sí, bueno. Aceptaste estar con Inés. Od początku znałeś sytuację. Ya sabías el paquete, ¿no? Que venía. ¿No? Sí, pero mira, no me daba cuenta de que. Tak, ale nie zdawałem sobie sprawy z jej nadopiekuńczości. Lo consentía todo el tiempo. Así que la culpa. Na wszystko mu pozwala. Bueno, no, no es que yo quiera. Nie chcę się wtrącać, ale to po części, także twoja wina. Mi culpa. Dlaczego? Umieściłeś go w Elite Way. A to chłopak z problemami. Jest bardzo niedojrzały. Taki trochę lewy. Agresywny, zmienny. Głupkowaty. Powiedziałbym raczej, że niezrównoważony. Czasem konfliktowy, innym razem zamyka się w sobie. Myślisz, że powinien trafić do szkoły specjalnej? Jasne. Może tam dojrzeje. To chłopak, który potrzebuje pomocy. Nauczyciele go odtrącili. Klasa również. Czasem jestem pod wrażeniem twojej spostrzegawczości i inteligencji. Nazywasz się Bustamante. Jaka to powinna być szkoła? Dla trudnej młodzieży. Zapiszę sobie. Twoje uwagi są bardzo trafne. Wykorzystam je podczas swoich przemówień. Dojrzewanie. Javier ma poważne kłopoty. Chcę być tylko dobrą mamą. Nie będę płakać. Ja też nie, chociaż tak się cieszę. Nie płacz. Przepraszam, nie wiedziałem, że tu jesteście. Proszę, zabierz mnie stąd. To decyzja dyrektora. Nieważne. W życiu nie spotkała mnie gorsza kara. Nie musisz nic robić. Zwalniam cię z tych tortur i zostawiam was.